Dobra, lecimy z filmikiem. To będzie już, obiecuję, ostatni filmik na temat oświetlenia LED do mikroskopu, tego taniego z AliExpressu. Także lecimy z filmikiem najpierw. Ok, moi drodzy, witam Was ponownie. To już będzie ostatni filmik na temat oświetlenia LED do mikroskopu. Wiem, już tyle tych odcinków jest, że po prostu można to traktować jako taki mini serial, ale wiecie, staram się po prostu dążyć do tego, żeby wycisnąć z chińskiego sprzętu jak najwięcej się da. I wiecie dobrze, że ostatnio kombinowałem, że do tego oświetlenia LED wyciągnąłem te oryginalne, tamte 56 diod i włożyłem taki pasek LED. Było lepiej, ale to jeszcze nie było to, do czego dążyłem. Są też takie oświetlenia do mikroskopów fluorescencyjnymi żarówkami. Koszt 110 zł i to jest bardzo dobre rozwiązanie. Nie wiem, czy nie najlepsze, ale wiecie, co zrobiłem? Zmodyfikowałem jeszcze raz to oświetlenie. Wyciągnąłem ten pasek LED, który tutaj włożyłem wcześniej. Włożyłem z powrotem to oświetlenie, co było oryginalnie. 56 diod LED. Jak widzicie, na górę tych diod położyłem taką cieniutką warstwę. Ja na to będę mówił dyfuzor. Kiedyś Ziemniak pokazywał na swoim kanale, że na światła jakieś tam, co mu oświetlają pomieszczenie, nakładał takie jakby płytki i one mu te światło jakby tak zmiękczały, te światło się tak jakby rozlewały jak mleko. I właśnie ze starego ekranu LCD jest jedna warstwa, bo ekrany LCD są zbudowane z kilku warstw, jest taka jedna biała warstwa i ona jest idealna właśnie do zastosowania w takim czymś. Bardzo dobrze to światło, jakby to powiedzieć, rozbija. Czyli te żarówki, co tutaj oryginalnie są, one są bardzo mocne. To jest ich jedyny chyba plus. No i po Diody LED. nałożeniu tej cieniutkiej takiej foliki białej uzyskałem efekt, który przerósł moje oczekiwania. Zresztą pokażę Wam potem w filmiku dalej. Na płytkach od telefonów, jaki jest efekt z tym oświetleniem. I najlepszym takim eksperymentem, na którym wychodzi cała jakość tego oświetlenia, są płytki od telefonów, które mają czarne PCB. Na czarnym PCB jest bardzo dobrze widać jakość oświetlenia. I to, co zobaczyłem po włożeniu czarnej płytki, po prostu rozwaliło mnie na części pierwsze. Pokażę Wam teraz, jak to mniej więcej wygląda, jak załączę. 220 V to jest zasilane. Akurat ta wersja oświetlenia. Widzicie? Staram się jakoś tak. Teraz będę zwiększał moc. To jest na maksa. I patrzcie, jak teraz tutaj coś oświetlam, to te światło jest takie rozlane. Dzięki właśnie tej warstwie, na którą nałożyłem na diody LED. Nie odbija się światło od powierzchni i efekt, jaki jest po podłączeniu tego do mikroskopu, do obiektywu, no jest naprawdę miazga. Także można stuningować tak to oświetlenie, najtańsze, tylko pytanie, gdzie kupić takie foliki a la dyfuzory, jak są właśnie w takich ekranach LCD. Jakby ktoś wiedział, gdzie takie coś można kupić, no to wtedy można modyfikować. Albo po prostu te, co właśnie Ziemniak pokazywał, jakoś przyciąć czy coś, nałożyć na takie oświetlenie. Bo mówię, tutaj te diody LED, one są cholernie mocne. I to jest właśnie zaleta i po nałożeniu, no nawet nie odkręcam, na fulla już mi podświetla płytkę zarąbiście. Widzicie, jak mało się odbija? Praktycznie tutaj te odbicie tego światła to jest, są krawędzie tych diod LED, które są pod tą karteczką. No, tu pięknie widać. Dobra, to będzie już koniec z tej części filmiku i teraz przenosimy się pod
mikroskop i podobraz, jaki będzie po nałożeniu tego oświetlenia. Ok, lecimy dalej z tematem. Światło wyłączone. Świecą mi tylko żarówki, oczywiście. Lampa w pokoju. Wyłączone. Jak widzicie, pod spodem mam płytkę. Bez założonego oświetlenia. Tego zmodowanego. I ok, najpierw sobie włożymy tą płyteczkę, co pokazywałem wcześniej. Przelecimy sobie tak po kolei parę rzeczy. Ja montuję tutaj już to oświetlenie. Muszę mocniej przykręcić troszeczkę. Ok. Dobra. Teraz tak. Zrobię jeszcze jedną opcję. Wejdę sobie w ustawienia kamerki. Urządzenie do przechwytywania wideo. Konfiguruj wideo. Regulacja kamery. I oczywiście te naświetlenia sobie wyłączę, że nie będzie automatyczne, i dam sobie na minus 7. Oświetlenie na minus 7. Manualnie. Dzięki temu o wiele szybciej jakby reaguje ta kamerka. Rozdzielczość jeszcze tylko zobaczę, jaką mam. Rozdzielczość mam. Aha, jeszcze zmienię jedną opcję w właściwości kamerki. Częstotliwość linii zasilania dam na 50. Zobaczymy. Zastosuj. To nie zmienia. 60. Jeszcze tu jest jakaś równowaga bieli. Automatycznie odznaczę, bo jest. Aha, teraz 4700. Równowaga bieli. Dobra, ja na razie równowagę bieli dam na automacie. Rozdzielczość 1920x1080, FPS, najwyższy FPS, format wideo MJPEG, przesył kolorów 601, zakres kolorów domyślny. Tak mam ustawioną kamerkę w OBS-ie. Dobra, włączamy te nasze zmodowane oświetlenie. Tylko nie mogę ruszać. To jest na minimum. Chwila, jeszcze raz tam. Na minimum. Teraz sobie tutaj delikatnie podkręcam i widać, że jakość jest już naprawdę o wiele lepsza. Tylko że jest jeden minus tego, że przeszkadza po prostu pod obiektywem, nie? Widzicie to, to. Jedynie co mógłbym zakombinować. Czekajcie, może ja ściągnę jeszcze na chwilę i podłączę jakoś tak bardziej bokiem. Dobra, teraz będzie mniej mi przeszkadzało. Widzicie, jak to superancko widać? Mogę sobie teraz tutaj regulować dół, góra, czyli tą ostrość. Jest różnica, powiem wam, i to spora w porównaniu do tych, jakby te diody LED były odsłonięte, tutaj by była masakra. A tak jest ten kontrast. Wydaje mi się, że kontrast jest po prostu o wiele lepszy. No i generalnie jest o wiele lepiej. To światło się po prostu tak rozprasza fajnie. Jest zarąbiście. Druga strona płytki. I popatrzcie, jak już napis widać. Prostopadle jest do kamerki. I ten napis widać cały. Nie tak jak wcześniej, że po prostu było go nie widać. Trzeba było kombinować pod kątem. I to jest zasługa tej foliki, którą dałem nad tymi właśnie diodami.
czat i teraz zrobimy test. Biorę czarną płytkę. To jest killer, ogromca po prostu jakości oświetlenia. Na takich płytkach najtrudniej jest właśnie, znaczy nie inaczej, najbardziej wychodzi jakość naszego sprzętu. Także wkładam ją. I tutaj jest już kosmos. Mogę nawet sobie więcej troszeczkę podkręcić światło. Tak, żeby po prostu. Jak mam automatyczne to naświetlenie wyłączone, to właśnie wtedy się fajnie można bawić tą mocą oświetlenia. I co wam powiem? Tutaj dopiero na czarnej płytce wszystko wychodzi pięknie. Widzicie, jak to pięknie widać? Tą fakturę tej czarnej płytki. Nawet mamy jakąś tutaj ceweczkę. Zapewne od albo od zasięgu. Jakiegoś podejrzewam. No na czarnej płytce widać. Teraz naprawdę jest spoko obraz. Płytka to jest od, jakby ktoś był ciekawy, od BlackBerry 9900. I co powiecie na ten temat? Ok, lecimy z jakąś jeszcze inną. Wezmę od kartę telewizyjną. Czat, nie? Daje rady to oświetlenie. Jest totalnie kozackie to oświetlenie, kurczę. Płytka od Lumi 930, gdzie ostatnio robiłem. Pokażę wam, co ostatnio robiłem. Muszę znaleźć. Gdzie to jest? Chwila. To ta strona? A to jest ta strona. I gdzie to było? Chwila, muszę to namierzyć. Ten element. Czy to ta strona jest? No kurczę, ślepy. A jest, dobra. Okej, to jest tutaj. Tak więc ostatnio robiłem. Będzie gdzie to? Ja jestem tutaj. Chwila, muszę to namierzyć. Muszę się skupić. Jest. Ostatnio robiłem ten element. Kupiłem Lumię 930, gdzie był uszkodzony ten regulator. Go nie było właściwie. Nie działał dotyk. Trzeba było zrobić zworkę i bez problemu zaczął chodzić dotyk w Lumi 930, a Lumia 930 jest o tyle dobra, że ma nagrywanie w 4K. Także jest spoko telefonik do tego celu. I co tu jeszcze by wam pokazać? Coś może
Teraz położyłem płytkę od aparatu. Też można fajnie patrzeć. Jak za 150 zł? To jakoś jest super, nie? Widać ścieżki. Jestem zadowolony. To jest finalna wersja już. Już więcej nie będę wrzucał wam tych nudnych filmików. Tylko właśnie starałem się pokazać, jak to oświetlenie daje rady po zmodyfikowaniu. O wiele mniej tego światła się odbija, nie daje tak, jakby to powiedzieć, nie wiem, po matrycy. Ja to jest tylko kamerka Microsoftu, Livecam Studio. Nie mówię, co by było na jakichś takich 4K kamerkach, o których ciągle marzę. Co tu jeszcze mamy ciekawego w tym? No nie, no pięknie można po prostu patrzeć. Czy coś nie jest na przykład przerwane? Czy taśma nie jest uszkodzona? Da rady na takiej zmodyfikowanej kamerce w połączeniu z obiektywem. Tu to się odbija. To oświetlenie. Ale fajny efekt. Niebieskie. Takie jakby. Czerwone leciutko. Tak, daję rady. Jestem zadowolony cholernie. No i co jeszcze? A coś wam jeszcze fajnego pokażę się. Ostatnio bawiłem. Tylko sobie obniżę trochę kamerkę. Ok. Teraz postaram się z której tej strony złapać jakoś. Gdzie tu jest jakiś kondensator? O, zrobimy mały test na tym. Długopis. Czy uda mi się go pomalować? Malujemy kondensator. Pięknie. Ciekawe, co by się stało, jakby potem tak podłączyć, nie? Albo specjalny taki flux, którym. Ale czad! Jeszcze nigdy nie malowałem w życiu kondensatora. A to jak fajnie się ten. I to wiecie co ja teraz? Ja patrzę teraz na ekran w OBS-ie. I w czasie rzeczywistym to sobie tutaj maluję. Czyli jest bardzo dobrze. Te 30 fipsów jest takie stabilne bardzo. Kolejny układ pomalowany. Ej, a jakby było coś takiego na przykład, że mamy ścieżkę przerwaną. Bierzemy taki magiczny długopis. I dajmy na to. Prowadzimy ścieżkę. Taką przewodzącą tą. Odkryłem coś pięknego. Ja jestem po prostu tak głupi, że czasami mi wpadają takie pomysły. Patrzcie. Przerwana ścieżka i to załóżmy, że ten atrament w tym długopisie to jest na bazie grafitu, który przewodzi prąd. Piękne, nie? Nie trzeba by było drucików używać. Ja pierdzielę. Ej, niech mi ktoś powie, że coś takiego istnieje i że nie jestem tak genialny. No popatrzcie się, załóżmy z tej ścieżki. Do tej. Ale czad. Ja jestem normalnie porąbany. Nie, no to było piękne, jakby był taki kurde długopis, który potrafi. Tylko nie wiem, jaka rezystencja by była tego tej ścieżki.
Ale jakby wytrzymywała jakieś tam napięcia, ampery w miarę, no nie wiem, do 5 amper, to by było spoko. I na tym zakończę filmik, nie wiem, może go nazwę malowanie kondensatorów. Nie, to będzie po prostu filmik o oświetleniu miał być, a na końcu taki był totalny odjazd z mojej głupiej łepetyny. Dobra, ja kończę nagrywanie, trzymajcie się. I bawcie się dobrze z elektroniką i nie tylko.